Opowiem Ci o zdjęciu. Kolejne zdjęcie, które chciałbym Ci przedstawić, zostało zrobione 24 maja 2018 roku w Warszawie. Jego autorem jest fotoreporter Gazety Wyborczej Sławek Kamiński. Sławek to jeden z najbardziej utytułowanych polskich fotoreporterów, a jego zdjęcia na pewno widziałeś niejednokrotnie. Zdjęcie przedstawia Iwonę Hartwig, matkę niepełnosprawnego Jakuba w starciu ze strażnikiem sejmowym. W polskim Sejmie od 37 dni trwa protest rodziców, opiekunów osób niepełnosprawnych. Osoby protestujące walczą o wprowadzenie dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych w wysokości 500 zł miesięcznie oraz zrównania kwoty renty socjalnej z najniższą rentą w ZUS. Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi od 1 marca 2018 roku 1029 zł i 80 groszy. Protestujący, w tym pani Iwona, próbują rozwiesić transparent w języku angielskim na zewnętrznej ścianie budynku Sejmu, by zwrócić uwagę zagranicznych mediów przed zbliżającym się zgromadzeniem parlamentarnym NATO w Warszawie. Lecz Straż Marszałkowska robi wszystko, by im to uniemożliwić. Zdjęcie to zostało wybrane zdjęciem roku w najbardziej prestiżowym polskim konkursie fotografii prasowej, czyli Grand Press Photo. Jeśli interesują Cię takie historie jak ta, zasubskrybuj mój kanał, a na pewno będzie ich więcej.